Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Rozmowy Tygodnia. Dziś my jesteśmy gośćmi w studiu nagraniowym Marka Majewskiego, czyli dzień dobry. Ikony Lubartowskiego Rocka. Chyba mogę tak o Tobie powiedzieć, bo też, ten rok, bez przesady, jest Tobie bliski. Rok mi jest bliski, ale z ikoną to mam daleko. Do ikony mam daleko jeszcze. Słuchaj, kiedy się zaczęła w ogóle Twoja przygoda, kiedy droga Twoja i muzyki się połączyły? Moja droga muzyczna tak naprawdę zaczęła się w wieku kilkunastu lat, kiedy zacząłem sobie podśpiewywać do różnych jakichś tam utworów zasłyszanych w radiu. Natomiast taka bardziej profesjonalna już droga zaczęła się w wieku 22-23 być może. Także od tamtej pory jest i gitara, i wokal, chociaż jestem głównie wokalistą, więc na tym to wszystko polega. Czy ta pasja, jak się zrodziła w tobie jeszcze jako dziecko, jako młody chłopak, ty już wiedziałeś, że to jest to, co będziesz robił w przyszłości? Czy później trochę te drogi się rozchodziły, ale jednak gdzieś tam tak się zeszło, że do dziś jesteś muzykiem? Moi rodzice zawsze powtarzali, żebym zajął się czymś innym. Zresztą jak każdego dziecka rodzice mówią, żeby zajmowali się czymś, co jest bardziej pożyteczne. Natomiast ja od samego początku wiedziałem, że w mniejszym bądź większym stopniu ta moja droga będzie związana z muzyką. Tak się moje życie potoczyło, że rzeczywiście w tej chwili, jak widać, mam swoje studio i gram, śpiewam i komponuję, więc tak naprawdę całe moje życie związane jest z muzyką. To też to życie takie czysto finansowe i ekonomiczne też. Też jest powiązane z muzyką. Więc to wszystko gdzieś tam koło tego krąży. To, że w studiu nagraniowym te nagrania prowadzisz, tak? Różne zespoły z różnych gatunków muzycznych ciebie tutaj przybywają, żeby nagrać swoje kompozycje, ale też masz zespół, gracie. Mam zespół, którego jestem liderem, to jest zespół Acute Mind. Zespół z kategorii rocka progresywnego, ale drugą sprawą jest to, że w tej chwili zaczynam pracę nad swoją solową płytą, więc tak naprawdę jestem rozbity pomiędzy dwoma projektami. Co na niej usłyszymy? Na solowej płycie myślę, że rzeczy, które są bardzo zbliżone mi do tego, co robiłem do tej pory, czyli kategoria rocka progresywnego, ale też z elementami takimi troszkę cięższymi i troszkę bardziej przestrzennymi też, więc moje zainteresowania muzyczne są bardzo, bardzo szerokie, więc chciałbym przemycić w każdej piosence, w każdym utworze coś, co mnie interesuje i interesowało. A to jest w ogóle połączenie, począwszy od jazzu poprzez pop do cięższego rocka. Bardzo dużo gatunków muzycznych zbite w jednym krążku. Więc tak jak właśnie rock progresywny ze swojego założenia ma funkcjonować, czyli połączenie różnych stylów muzycznych, ale też różnych klimatów przede wszystkim muzycznych. To, czego ludzie najbardziej oczekują, to kiedy możemy już tej płyty posłuchać? Kiedy będziemy mogli? Na razie zaczynam pracę nad płytą solową, więc ona najprawdopodobniej ujrzy światło dzienne na początku bądź w połowie przyszłego roku. Natomiast w tym roku jeszcze będzie nowa płyta mojego zespołu Acute Mind, o którym wspomniałem, więc mocno tutaj w tym studiu pracujemy nad tym, żeby to ogarnąć, jakby dopiąć wszystkich całego procesu nagrań, potem jeszcze dosyć długi proces produkcyjno-masteringowy, więc myślę, że w połowie wakacji bądź do końca wakacji powinniśmy się już wyrobić z samym procesem jakby końcowym, a już wydanie płyty to jest kwestia w jesieni. Czyli już na jesień będziemy z brzmieniami Marka Majewskiego i jego zespołu mogli spędzać te dłuższe, już prawie zimowe wieczory. No tak. Bardzo takim ogromnym wyróżnieniem było to, że podczas Dni Lubartowa tegorocznych zostałeś nagrodzony nagrodą burmistrza. Jak się poczułeś?
To jest wielka nobilitacja dla mnie, i zawsze docenienie w taki sposób taką nagrodą jest bardzo inspirujące też dla mnie jako człowieka, który cały czas chce się rozwijać w danej dziedzinie, w mojej dziedzinie akurat muzycznej przede wszystkim. Więc no to jest świetne uczucie, kiedy dostaje się telefon z ratusza i pani Małgorzata mówi, że fajnie, gratulujemy, dostał pan nagrodę burmistrza. Bardzo dziękuję panu Krzysztofowi Paśnikowi, ponieważ no, jestem bardzo, bardzo wdzięczny za to, że po 20 latach tak naprawdę mojej pracy muzycznej i tutaj działalności tej w Lubartowie, w końcu był burmistrz, który docenił, potrafił docenić to, co robiłem do tej pory. A tak jak mówisz, no to się składa 20 lat pracy, ale to takiej systematycznej, w zasadzie dzień w dzień, tak? I cały czas. No można powiedzieć, że na dobrą sprawę chyba tak to wygląda. Tak, tak, tak. No może nie dzień w dzień, ale faktycznie jest bardzo, bardzo intensywna i bardzo żmudna praca. Przede wszystkim dzisiejszy rynek muzyczny jest dosyć problematyczny, bo jest bardzo dużo artystów, jednych słabszy, jedni wyróżnić. Słabsi, drudzy lepsi, ale mają bardzo bogaty i łatwy dostęp do wszystkiego, czyli do możliwości nagrań, do bardzo dobrego sprzętu, do takiej formy promocji, jaką jest chociażby YouTube i Facebook, czyli media społecznościowe. I w dzisiejszych czasach jest naprawdę bardzo ciężko przebić się muzycznie ze swoimi pomysłami. I te 20 lat tak naprawdę zajęło mi szlifowanie mojego warsztatu. Chociaż nigdy nie jest tak, że umie się coś do końca, bo zawsze można być lepszym. I chyba to ambitnych ludzi wyróżnia spośród całego tłumu, że starają się być coraz lepsi w swojej I dziedzinie. Cały czas pracują nad sobą. Dokładnie. Więc całe te 20 lat mojej pracy nad szlifowaniem tego warsztatu, plus jeszcze walka o jakieś miejsce gdzieś tam na tym małym rynku, chociażby właśnie progresywnego rocka, to jest naprawdę duże wyzwanie, wymagające też dużo samozaparcia. Też dużym, myślę, takim wydarzeniem i przeżyciem było dla Ciebie i Twojego zespołu to, że graliście jako support przed Gwiazdą Wieczoru, podczas też Dni Lubartowych. Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo sympatycznie gra się przed ludźmi, których widuje się w mediach głównych, że tak powiem. Natomiast no, w moim przypadku jest już troszkę łatwiej, bo czasami spotykam się z takimi ludźmi na co dzień, więc nie jest to dla mnie nowość taka, że musiałbym, nie wiem, jak to określić, być zbyt pokorny w stosunku do ludzi, do ludzi typu właśnie Lemon czy inne gwiazdy, ponieważ na tym etapie jakby można sobie pozwolić na to, żeby traktować się jako przyjaciół. I tak ich właśnie traktuję, mimo tego, że z jednymi znam się bardziej, z innymi mniej. To zawsze jak na scenie się spotykamy, czy gdzieś tam w garderobie, to jest już taka troszkę bliższa więź i mało zaznaczający się pułap pomiędzy supportem właśnie, a gwiazdą. Właśnie bardzo fajne jest to, że artystów właśnie sceny muzycznej ta muzyka łączy. Wydaje mi się, że to w wielu przypadkach widać. Tak, tak. Niektórzy rzeczywiście są tacy, którzy jakby kładą nacisk na to, że kariera jest dla nich najważniejsza. A jest gro takich artystów, którzy rzeczywiście tworzą dlatego, że mają takie poczucie tworzenia, że jakieś wartości, którą chcą przekazać słuchaczom. I takich najbardziej cenię też, bo szczerość zawsze widać. No właśnie, właśnie. Ja też sobie zawsze powtarzam, że ja przysłowiowego parcia na szkło nie mam i nigdy nie miałem, zwłaszcza w tym wieku, w którym jestem.
Natomiast, natomiast no jest, jest tak, że bardzo miło się robi, kiedy ta szczerość jednak wypływa z człowieka i to, co ja robię w tej chwili, staram się robić przynajmniej w taki sposób, żeby to było jak najbardziej prawdziwe. Nie pod publiczkę, nie tylko dla ludzi, ale też, żebym był bardziej wiarygodny, żebym czuł to, co robię. I tacy właśnie artyści są dla mnie najbardziej wartościowi. Muzyka powinna sprawiać przyjemność. No zdecydowanie. Myślę, że to widać, jak występujesz na scenie. Tym takim pozytywnym akcentem zakończymy. Dziękuję Ci serdecznie tę rozmowę i życzę Ci przede wszystkim sukcesów, ale i powodzenia i spełnienia. Bardzo serdecznie dziękuję. Przyda się. I want you now.